Przedstawicieli drużyny, mamy trener Marcin Domagała i kierownik drużyny Bartosz Łobojko. Panowie są tymi autorami sukcesu. Może zacznijmy od kierownika. Zarząd klubu, władze klubu zgodziły się udostępnić stadion Piasta Gliwice, żeby finał rozgrywek o Śląską Ligę odbył się na stadionie Piasta. Mieliśmy punkt straty do GKS-u po całym sezonie i ten mecz był decydujący o tym, kto ten tytuł mistrza Śląska zdobędzie. Zaczęliśmy bardzo dramatycznie. Zaczęliśmy od wygranej u siebie z Podbeskidziem 4-3, gdzie do przerwy przegrywaliśmy 2-0. Potem wyszliśmy na prowadzenie 3-2. Przeciwnik wyrównał. W ostatniej minucie nam się jeszcze udało zdobyć na 4-3 bramkę. Także ten sezon był właśnie taki jak tamten mecz. Mieliśmy dobry początek, po czym przegraliśmy w Katowicach. Straciliśmy fotel lidera. Dogoniliśmy w połowie sezonu, wygrywając mecz za meczem. No niestety straciliśmy znowu ten fotel lidera i dzisiaj, tak jak kierownik wspomniał tutaj, ten mecz decydował o tym, kto zdobędzie mistrza Śląska. No nam potrzebne do tego było zwycięstwo, GKS-owi wystarczył remis. No udało się, wygraliśmy, jesteśmy mistrzami Śląska. I mecz był bardzo dobrym widowiskiem. Mecz stał na wysokim poziomie, jak na ten poziom rozgrywkowy. Chłopcy grali do dzisiaj w trampkarzach, bo teraz wchodzą w wiek juniora. Początek nasz, tak jak pan powiedział, później gra się wyrównała z lekką przewagą GKS-u. GKS wyrównał, no nam wyszedł kolejny stały fragment gry. To jest rzecz, którą ćwiczymy i która nam wychodzi tak naprawdę regularnie. Dużo bramek zdobywamy po tym rozegraniu. Druga połowa, uważam, że podobne widowisko, z tym, że my dużo więcej sytuacji, niestety niewykorzystanych, stąd ta dramaturgia, bo myślę, że z przebiegu meczu byliśmy dzisiaj lepszym zespołem. Właśnie, można określić, że stadion tutaj Gliwicki stał się takim szczęśliwym stadionem, bo pierwsza drużyna w podobnej sytuacji, też z wiceliderem i zwycięstwo, wasza drużyna robi powtórkę. Tak, no ja się śmiałem, że my często się spotykamy tutaj z drużyną od Marcina Brosza. Poniedziałki, czwartki mamy wspólne treningi, to znaczy na dwóch boiskach, ale gdzieś tam te zajęcia odbywają się równolegle. No i nie ukrywam, dzisiejszą odprawę przedmeczową też poświęciłem awansowi pierwszego zespołu. Chciałem, żeby chłopaków poniosła ta atmosfera z meczu z Zawiszą. Udało się. Myślę, że lepszego sezonu Piast dawno nie miał. Tutaj awans do Ekstraklasy, my mistrz Śląska, także oby tak dalej. Jeszcze zapytałem może kierownika, odpocząć trener. O kibiców. Dopisali dzisiaj, bo widać ilościowo i głośno było. Głośno było. No to chłopcy troszeczkę zawdzięczają nawet sami sobie, bo zebrali się, sami opracowali sobie plakat, wydrukowali go i rozwieszali go po mieście o tym, że są właśnie derby Śląska. Bardzo im zależało na tym, żeby stadion się w jakiś sposób zapełnił. Nie chcieliśmy grać przy pustych trybunach. Spodziewaliśmy się, że GKS, który po raz trzeci mógł sięgnąć po tytuł mistrzowski, po prostu przyjedzie ze swoimi kibicami w licznej obsadzie. Nie chcieliśmy, żeby tych kibiców z GKS-u było więcej niż z Piasta. Jeszcze jako ciekawostkę powiem to, że 2 lata temu spotkaliśmy się również w finale z GKS-em w walce o mistrza Śląska. Wtedy trochę było to rozgrywane w innym systemie, dlatego że to zwycięzcy lig okręgowych następnie w systemie pucharowym walczyli pomiędzy sobą i kolejno awansowali aż do finału. Ten finał odbył się 2 lata temu na stadionie Grunwaldu w Rudzie Śląskiej i tam po zaciętym meczu przegraliśmy 2-1. Był również stał na wysokim poziomie, był wyrównany. Był pewien, bym powiedział, niedosyt po tym meczu, bo mieliśmy wtedy bodajże 4 karne, w tym 3 ewidentne, a żaden nie został podyktowany i chłopcy wzięli, jakby, bym powiedział, rewanż chyba za tamten mecz. No, dramaturgia była pełna, no ale teraz przejdźmy do planu na przyszłość. Jakie plany? No, plany są takie, żeby ci chłopcy dalej się dobrze rozwijali, bo tak naprawdę to sens pracy z grupami młodzieżowymi no, polega na tym, że jak najwięcej z nich powinno w przyszłości stanowić o sile pierwszego zespołu tutaj w seniorach i to są plany.
My je krok po kroku realizujemy. Teraz chłopcy skończyli wiek trampkarza. Już więcej meczów ligowych w tej kategorii wiekowej nie ma. Wchodzimy w wiek juniora. Będziemy rozgrywali swoje mecze w regionalnej lidze juniorów i tam mamy nadzieję, że również będziemy dobrze wypadali. Do końca sezonu mamy jeszcze zaplanowany jeden turniej, na który też zapraszam kibiców. Turniej będzie rozgrywany na boiskach przy ulicy Sokoła, ale mecze o trzecie miejsce i finał mają być rozgrywane też na tym pięknym naszym obiekcie, także to są takie najbliższe nasze plany. A więc gratulacje jeszcze raz, no i spełnienia marzeń do przodu. Dziękujemy.